Polska ziemia czarnej, matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej, bliznami do serca swego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarczo obronna, módl się za nami. Próżno nie jeden wróg wkładał zbroję, by dzieci twoje zniewolić ojczyznę, zabrać im. Ty choć bez zbroi i bez oręża, zawsze zwyciężasz, by wskazać, że pokój daje sen. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej, matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej, bliznami do serca swego jak syna nas przygarni. Królowo nasza tarczo obronna, módl się za nami. Iś wróg z ukrycia i bez pancerza, w serca uderza, nie pozwól, by zniszczył Boga w nas. Matko, błagamy w czas niespokojny, chroń nas od wojny, wierzymy, zwyciężysz jeszcze raz. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej. Matko... Umiłowani w Chrystusie Panu, jedną z bardzo wzruszających chwil w moim życiu był moment, kiedy wraz z pieszą pielgrzymką na Jasną Górę, już w ostatni dzień podeszliśmy przed cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przed jej wizerunkiem wszyscy uklękliśmy. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem ją z bliska, tak na żywo, szczęśliwy, że po tylu dniach w końcu udało się dojść. Miała ciemną twarz i smutnym wzrokiem obejmowała nas wszystkich, a na jej policzku wtedy tak bardzo wyraźnie dawały się zauważyć dwie blizny. Nie wiedziałem, skąd są i dlaczego ktoś je tak zostawił. Pomyślałem, matka o smutnych oczach z poranioną twarzą, matka, która coś przeżywa, która nosi w sercu wiele trosk i ma twarz zmęczoną przez życie. Wtedy ktoś z grupy rozpoczął śpiew. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej, matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami, do serca twego jak syna nas przygarnij. Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami. No tak, przecież nie może być inaczej. Skoro jest królową Polski, trudno się dziwić jej twarzy. Odkąd król Jan Kazimierz nazwał ją naszą królową, ona chyba bardziej niż się wtedy ktokolwiek spodziewał, przejęła się tą swoją nową rolą. Była ze swoimi polskimi dziećmi już wtedy, kiedy trzeba było pomóc odeprzeć najazd szwedzki, ale towarzyszyła i modliła się za Polskę przez całe jej dzieje. Wypraszała pokój, pomagała przetrwać ciężki czas wojen i w końcu wyprosiła niepodległość. Ale dzisiaj jej troska o ojczyznę dalej widnieje na twarzy. Jest smutna, blizny nie znikają. Dlaczego? Może raz pamiętuje jeszcze dawne dzieje, wspomina i myśli o tym, jak nieraz było bardzo trudno, jak o wolną Polskę trzeba było walczyć, jak dla niej umierać, jak cierpieć niewolę.
i przeżywała to wszystko z Polakami i zwyciężała. Było niełatwo, ale jej pociechą stawała się wtedy wierność Bogu, bo ludzie rozpoczynali zawsze wielkie sprawy od pacierza i z doniosłym hasłem Bóg, honor, ojczyzna, gdzie na pierwszym miejscu był Bóg. A dziś już Polska wolna, tylko że twarz Maryi nadal jest smutna i blizny nie znikają, jakby tę ikonę pisał jakiś prorok. Dlaczego, Matko Boża, masz jakieś powody? Przecież ojczyzna już wolna. Czyżby zapomniała o Matce, o Panu Bogu, o Dekalogu, o Ewangelii, o wartościach, z których wyrosła? Dzisiaj Maryja patrzy z nieba na Polskę i co dostrzega? Czy Polacy są wolni? Czy żyją w prawdzie? Czy się szanują? Czy Maryja, królowa Polski, widzi dzisiaj, tak jak kiedyś, Polaków, którzy nie pozwalają zakpić sobie z wiary i z Pana Boga, którzy pamiętają jeszcze, że kiedy są wierni Panu Bogu, to są silni i zwyciężają? Starsi mówili, że czasy były bardzo trudne. Historia uczy, że nie było łatwo, ale Polacy potrafili się jednoczyć, a w czasach jawnej walki z Kościołem stawiali opór, garnęli się do Matki, bo wiedzieli, Maryjo, że wrogowie próżno pragnęli serc Cię wyrzucić, pokój zakłócić, odebrać nadzieję, wiary znak. Nie rozumieli i nadal tak wielu nie rozumie, co to znaczy wierzyć, co to znaczy ufać Bogu, co to znaczy mieć Boga w sercu. Bo kto Cię, Matko, kochać nie umie, ten nie zrozumie, dlaczego przy Tobie trwamy tak. Dlaczego, Matko, także dzisiaj wielu Polaków nie chce uwierzyć Chrystusowi? Przecież On za nich umarł na krzyżu, On też ich zbawił, dał dekalog, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Czy dziś można jeszcze powiedzieć, że Polacy są wolni? Dziś na polskich ulicach nie ma już zbrojnych oddziałów. Dziś nie morduje się jawnie broniących prawdy polskich chrześcijan. Dziś wróg z ukrycia i bez pancerza w serca uderza. Nie pozwól, by zniszczył Boga w nas. Dzisiaj zły duch podejmuje inne metody działania. Dziś działa od wewnątrz, próbuje zniszczyć polskie serca. Teraz nie rozbija się małżeństw przez morderstwa albo niewolę. Teraz małżonkowie sami od siebie odchodzą. Dziś nie zabija się ludzi na ulicach i w więzieniach. Dziś wielu wyzwolonych Polaków i Polek walczy o to, by zabijać w klinikach aborcyjnych. Dzisiaj nie zabrania się w szkołach uczyć i mówić po polsku. Dzisiaj uczniowie sami gubią autorytety, bo w wielu polskich szkołach wprowadzono nauki niezgodne z naturą, niezgodne z Bożym prawem. Jeszcze nie tak dawno krzyż uważano za największy symbol zwycięstwa. Krzyża broniono, krzyżem odznaczano zasłużonych. Dziś ten krzyż tak wielu przeszkadza. I nie tylko krzyż, ale Jezus obecny w Eucharystii, do którego ludzie zawsze się garnęli, szczególnie wtedy, kiedy było bardzo trudno, bo to przecież w kościołach szukano umocnienia i siły, nawet wtedy, kiedy władze tego surowo zabraniały i atakowały i grożono kapłanom i więziono ich, bo podtrzymywali na duchu i mówili prawdę. Dziś ten Jezus został przez wielu opuszczonych, a na kapłanów i biskupów
tak często się pluje i oczernia. Co się dzieje dzisiaj w tej naszej ojczyźnie? Co się dzieje dzisiaj z Polkami i Polakami? Gdzie znikła pamięć o historii? Gdzie to pragnienie, by umocnienia szukać w Bogu, w Matce Najświętszej, w Eucharystii? Czy ludzie tak łatwo dali się zmanipulować? Dzisiaj Maryja nadal jest królową Polski. Ona jest wierna, tylko jej rola trochę się odmieniła. Już nie musi prosić o niepodległość, ale o wolność w sercach swoich dzieci. Spójrz, Matko, my tutaj jesteśmy. Przyszliśmy uczcić Twoje święto. Maryjo, niech się rozchmurzy twarz Twoja. Jest przecież jeszcze wielu Polaków, którzy nie pozwolą odebrać sobie Boga. Są Polacy, którzy walczą o te wartości, które mimo trudnych czasów pozostawiały w sercach pokój. Są na szczęście Polacy, którzy bronią Twojego pierwszego miejsca w naszej ojczyźnie i zależy im na chrześcijańskich wartościach. Bądź, Maryjo, królową naszych polskich serc. Nie pozwól, by zwyciężyło w nich zło. Nie pozwól wzgardzić tym, co piękne i święte. Dziś, Maryjo, w sposób szczególny błagamy, aby Polacy powrócili do kościołów, do wiary, do wartości chrześcijańskich, na których budowana była nasza ojczyzna. Weź nas w opiekę, naszą parafię, naszą ojczyznę, cały świat. Prosimy dalej słowami pieśni. Matko, błagamy, w czas niespokojny, broń nas od wojny. Wierzymy, zwyciężysz jeszcze raz. Amen. Wierzę w jednego.